Subjekt Nexo. Ceny dla nowo dodawanych towarów. Pokażemy, jak ustalać ceny dla nowych towarów podczas wprowadzania ich do kartoteki. Każdy nowy towar posiada zerową cenę sprzedaży, w związku z czym należy ją zmienić. Jednym ze sposobów jest uzupełnienie pola cena ewidencyjna. Cena ewidencyjna to na przykład spodziewana przez nas średnia cena od producenta. Jej uzupełnienie pozwoli na wyliczenie początkowej ceny sprzedaży. W programie zdefiniowane są trzy cenniki i jak widać cena zmieniła się tylko w jednym z nich. Zmiana ceny jest uwidaczniana poprzez pogrubienie wszystkich danych związanych z cennikiem. Wyjaśnienie, dlaczego zmiana objęła tylko jeden cennik, można znaleźć w szczegółach pozycji danego cennika. Tylko w cenniku detalicznym dla nowych pozycji w cenie nabycia została ustawiona cena ewidencyjna. W pozostałych cennikach w polu cena nabycia wskazana została inna cena. Należy wiedzieć, że to właśnie na podstawie ceny nabycia wyliczają się ceny sprzedaży. Jeżeli program ma wyliczać ceny sprzedaży właśnie od ceny ewidencyjnej tego towaru, to we wszystkich cennikach należy zmienić ustawienia dotyczące ceny nabycia. Służy do tego opcja zlokalizowana w menu Operacje przy polu Cena ewidencyjna. Dla tego konkretnego towaru ceny we wszystkich cennikach będą od teraz wyliczane od ceny ewidencyjnej. Jeżeli takie działanie programu ma dotyczyć wszystkich nowo dodawanych towarów, to należy w każdym cenniku wejść w ustawienia nowych pozycji i ustawić w parametrach wyliczania ceny nabycia cenę ewidencyjną. Należy pamiętać, że omawiana opcja dotyczy tylko nowych towarów. Jeżeli program ma działać tak dla wszystkich towarów nowych i już istniejących, to w cenniku trzeba wejść w menu Operacje, zmień parametry ceny nabycia i dla towarów ustawić cenę na cenę ewidencyjną. Zmianę należy wykonać dla wszystkich pozycji cennika. Dodatkowo z tego miejsca można także zdecydować, czy program ma przeliczyć czy nie ceny nabycia i sprzedaży dla danego cennika. Subjekt Nexo. Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynu.